Tym razem otwieramy sobie Biblię na Ewangelii Mateusza, bardzo znany fragment Bożego Słowa, 14 rozdział, od wersetu 13. Gdy Jezus o tym usłyszał, oddalił się stamtąd w łodzi na miejsce puste, na osobność. A kiedy o tym usłyszał lud, poszedł za nim z miast piechotą. I wyszedłszy, ujrzał mnóstwo ludu i zlitował się nad nimi i uzdrowił chorych spośród nich. A gdy nastał wieczór, przystąpili do niego uczniowie jego i rzekli: miejsce to jest puste, a godzina już późna. Rozpuść więc ten lud, aby poszedł do wiosek i kupił sobie żywności. A Jezus im rzekł: nie trzeba, żeby chodzili. Dajcie wy im jeść. Oni zaś mu powiedzieli: mamy tutaj tylko 5 chlebów i 2 ryby. A on rzekł: przynieście mi je tutaj. I rozkazał ludowi usiąść na trawie, wziął 5 chlebów i 2 ryby, spojrzał w niebo, pobłogosławił. Potem chleby łamał i dawał uczniom, a uczniowie ludowi. I jedli wszyscy i byli nasyceni i zebrali z pozostałych odrobin 12 pełnych koszów. A tych, którzy jedli, było około 5000 mężów, oprócz niewiast i dzieci. Jak powiedziałem wcześniej, historia jest znana, fragment często czytany, komentowany, ale i dzisiaj, w tym dniu, warto byłoby spojrzeć do tego fragmentu, być może przypomnieć sobie pewne rzeczy, być może zobaczyć je w nowy, świeży sposób. Nie będę robił egzegezy tego tekstu biblijnego, ponieważ nasze spotkania są krótkie, a poza tym jest wiele, naprawdę wiele całkiem dobrych kazań na ten temat. Spójrzmy na tą historię trochę jakby z innej strony. Dla wielu ludzi tutaj ważne jest to, że nakarmiono 1000 głodnych Żydów. Tak, to prawda, tak się stało, ale w dzisiejszym naszym rozważaniu zwróćmy uwagę na uczniów. Dlaczego? Dlatego, że jeśli jestem wierzący w Jezusa Chrystusa, to jestem uczniem Jezusa. A więc wszystko, co się wydarzyło w tej historii, a w czym udział brali uczniowie Jezusa, ma dla mnie niezwykle istotne znaczenie. Pierwsza najważniejsza rzecz, jaką uczniowie mogli, można powiedzieć, zauważyli, to fakt, że Jezus mnóstwo ludzi uzdrowił. Nic nie wiadomo, żeby coś mówili, komentowali, żeby brali w tym jakikolwiek udział, no ale byli z Nim i nieustannie przyglądali się temu, co Jezus robi. A Biblia mówi, że On właśnie na tym ustronnym miejscu uzdrawiał mnóstwo ludzi. Jest też powiedziane, że On litował się nad tymi ludźmi. Miał dla tych ludzi litość, współczucie. Jezus był empatycznym człowiekiem. Zależało mu na tych ludziach. Uczniowie uczyli się w najlepszej szkole. To były zajęcia praktyczne. I pytanie, czy czegoś się nauczyli? Pierwszy egzamin, jaki mieli zdać, miał się odbyć tego samego dnia, właściwie już wieczorem. A mianowicie, kiedy Jezus zakończył swoją służbę, wszyscy ci ludzie stali, no i taka, można powiedzieć, niekomfortowa sytuacja. Co z nimi zrobić? Czy Jezus pogubił się trochę? Nie wiedział, co ma czynić? Nie. Jezus doskonale widział, co się dzieje, ale teraz był czas uczniów. Pokazałem wam pewne rzeczy, pokazałem wam postawę, jaką mam. Co zrobicie? No i niestety uczniowie wymyślili tylko jedną rzecz.
A niech idą. Niech idą, niech sobie kupią jedzenie. Co będą tutaj siedzieli? No sytuacja, gdyby nie to, że tragiczna, no to byłaby komiczna. Niestety niczego się nie nauczyli. Przede wszystkim jednej rzeczy się nie nauczyli. Wcale nie tego, że powinni byli zacząć uzdrawiać. Tym bardziej, że nie było takiej potrzeby w tym momencie, ponieważ wszyscy już byli uzdrowieni. Oni nie nauczyli się litować nad ludźmi. Nie nauczyli się tej empatii, którą posiadał ich mistrz. Nie potrafili się pochylać nad potrzebami ludzi. Doskonale wiedzieli, gdzie są sklepy i kazali ludziom iść i kupić sobie żywność. No dobrze, a czy wszyscy mieli pieniądze na zakupy? Podejrzewam, że wielu było takich, którzy by po prostu niczego nie kupili, bo nie mieli za co. Ale to ich nie interesowało. I wtedy ingeruje Jezus. Jezus mówi, nie, nie. Nie, panowie uczniowie. Co to za pomysły? Nie potraficie się pochylić nad tymi ludźmi? Nie potraficie okazać im litości? Jak możecie im kazać pójść pewnie w paru przypadkach wiele kilometrów po to, żeby sobie coś kupili? A poza tym wyobraźcie sobie, drodzy uczniowie, ten tłum ludzi, który idzie i chce poczynić zakupy. Gdzie oni kupią żywność? Jeśli nawet trafią do jakiegoś sklepu, tak to nazwijmy my dzisiaj sklepu, to będzie potężna kolejka. Czy starczy dla wszystkich? Czy obsłużą ich przed nocą? Uczniowie nad niczym nie pomyśleli. Oni mieli proste rozwiązanie. Niech idą i niech się sobą zajmą. A Jezus mówi, panowie, to wy macie dać im jeść. Wy macie dać im jeść. No i się zaczął problem. Oni mówią tak, ale mamy tutaj tylko 5 chlebów i 2 ryby. Tak naprawdę to nie oni posiadali, bo z innej Ewangelii wiemy, że to jakiś chłopak po prostu miał ze sobą w koszyczku 5 chlebków, bo tak naprawdę były to po prostu płaskie placki, niewielkie, bo to był chleb w tamtych czasach. I 2 niewielkie rybki, które łowiono właśnie w jeziorze Genezaret powszechnie. Mamy tylko tyle, mówią. No przecież to jest absurdalne, jak mamy nakarmić ludzi tym. Oni nie zauważyli tego, ale Jezus zaczyna udzielać im kolejnej lekcji. Ta lekcja zaczęła się wtedy, kiedy Jezus powiedział do nich, to wy macie dać im jeść. Wy. Nie ma takiej potrzeby, żeby gdzieś chodzili, szukali. To wy macie dać im jeść. No dobrze, ale jak? Przecież to jest niemożliwe. Czy Jezus stawia przed swoimi uczniami zadania niewykonalne? To jest bardzo ważne pytanie, bo jeżeli Jezus oczekuje od ludzi czegoś, czego ci nie są w stanie wykonać, obiektywnie nie są w stanie, no to jak mamy mu w ogóle wierzyć, że to jest ktoś, kto rozumie człowieka? Jak to może być ktoś, komu możemy zaufać? Zaczyna się mnóstwo pytań. I słusznych pytań, trzeba to powiedzieć. To jak z tym karmieniem, Jezu? Mistrzu, no co mamy zrobić? Wiecie, na czym polegał problem tych ludzi? Dokładnie na tym, na czym polega nasz problem wielokrotnie. A mianowicie w takich sytuacjach, w tego typu sytuacjach patrzymy na swoje dłonie, sięgamy po portfel, jeżeli jesteśmy uczciwi, to sięgamy głęboko, otwieramy portfel, liczymy, mamy tyle. Jeśli naprawdę mamy otwarte serce, to jeszcze zastanawiamy się, ile mamy w domu, czy ile mamy na koncie. No i tak wychodzi nam, że jest za mało.
ponieważ jest za mało, no to trudno, to nie robimy tego czy owego, bo jest za mało. Nie możemy tego zrobić. W ten sposób odbywa się dzisiaj śmierć prawie każdej służby, w prawie każdym zborze. Wielu chrześcijan zna na pamięć taką pieśń. Nie mamy pieniędzy. Jeszcze są takie inne zwrotki do tego typu. Nie mamy czasu. Jakby byli uczciwi, to by dośpiewali. Nie mamy ochoty. Nie mamy pragnienia, nie mamy miłości. No ale tego zwykle nie dośpiewują, no bo trudno się przyznać przed wszystkimi do tego, jaka jest prawda. Ale zostańmy przy tej lekcji, której Jezus udziela uczniom. Nie mamy. Nie mamy. Jezus mówi, to dobrze, to ja wam pokażę, jak się to robi. Każcie ludziom usiąść. Ludzie się rozsiedli. Jezus podniósł wzrok ku niebu, modli się, błogosławi chleb, błogosławi ryby. Uczniowie na to patrzą. Co widzą ich oczy? Dwie ryby i pięć chlebków, nic więcej nie widzą. Ale kiedy Jezus zaczyna łamać, być może już zauważyli, że coś jest nie tak. Ponieważ Jezus łamie, a w jego ręku dalej jest chleb. Nie wiem, czy wszyscy na to zwrócili uwagę. My potrafimy sobie wiele rzeczy wytłumaczyć. A wydaje mi się, może umknęło mi. No ale on łamie i mówi teraz, bierzcie i jedzcie, bierzcie i idźcie pomiędzy ludzi i rozdawajcie to. Ilu z nich pomyślało, no przecież to są jakieś żarty. Przecież do ilu pójdę? Do jednego, dwóch i co dalej? No ale trudno było i głupio było mistrzowi odmówić. Może niektórzy tak, przepraszam, jeśli tak Tomek nie pomyślał, ale to jak Tomasz być może pomyśleli, no co, najbliżej zwalę na Jezusa, co mi tam. I poszli pomiędzy ludzi. I kiedy szli pomiędzy ludźmi, to oni pierwsi zauważyli coś niezwykłego. Oni pierwsi zauważyli, że jedzenie się nie kończy. Dopiero po jakimś czasie zaczęli się orientować też ci, których obsługiwali. Ale zanim to się stało, to uczniowie już wiedzieli. I podejrzewam, że kiedy szli do tych ostatnich, to już nie szli, już biegli, furunęli. I nawet zachęcali, bierz więcej, starczy dla wszystkich, bo tak wiara się rozwija. Czego się uczymy z tej historii? My, uczniowie Jezusa Chrystusa. Uczymy się tego, że wszystko, co dzieje się w życiu duchowym, wszystko, co dzieje się w życiu duchowym pojedynczego ucznia Chrystusowego i całego Kościoła, nie opiera się na tym, co widzimy, i nie opiera się na tym, czego możemy dotknąć, co możemy sprawdzić, co możemy ocenić i co możemy uznać, że jest wykonalne i możliwe, ale opiera się na wierze. Sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie. Z wiary żyć będzie. Przyjacielu, czy żyjesz z wiary? Jak wygląda twoja służba? Czy wtedy, kiedy kończy się jakiś produkt potrzebny do utrzymania czystości, a nie masz za co go kupić, to przyszło ci do głowy, żeby pobłogosławić tą pustą już butelkę i poprosić Boga, żeby starczyło do wysprzątania całej kaplicy. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że zwykle, kiedy mówimy o służbie, to patrzymy na kazalnicę. Nie. W całej służbie Kościoła kazalnica zajmuje niewiele miejsca, chociaż jest to poczesne miejsce i najważniejsze, to prawda, bo Słowo Boże jest najważniejsze. Ale jest mnóstwo różnych drobnych służb, które muszą się odbywać, aby Kościół mógł spokojnie, bezpiecznie, dostojnie funkcjonować.
Znam naprawdę wiele, wiele zborów. Wielu, wielu ludzi znam. Wielu wspaniałych ludzi i wielu takich, którzy chyba sami nie wiedzą, czemu się nazywają chrześcijanami. Ale wszyscy gdzieś mamy ten sam problem. Wszyscy patrzymy na rzeczywistość poprzez pryzmat tego, co potrafimy, co umiemy, co posiadamy, co umożliwia nam w naszym przekonaniu owocną służbę. No dobrze, ale jeżeli masz duchowe dary, to skąd je masz? Kupiłeś sobie? Wypracowałeś sobie? Wyrwałeś komuś? Kupiłeś je w jakikolwiek sposób? Przecież to jest niemożliwe. Dostałeś z łaski. Wszystko, z czym żyjemy, mamy z łaski. Wszystko, czym żyjemy, mamy z łaski. To bardzo ważne, żebyśmy się tego nauczyli. Jeśli jestem uczniem Jezusa, żyję z łaski mojego Pana, to On jest moim zaopatrzeniem. Jedno z imion Pana brzmi: Pan zaopatruje. Pan zaopatruje. Czy Bóg cię zaopatruje, przyjacielu? Czy Bóg was zaopatruje, drogi Kościele, w tej czy w innej miejscowości? Jeśli tak, to potraficie karmić głodnych? Potraficie wzajemnie siebie wspierać? Potraficie okazywać sobie miłość? Potraficie też poczynić zakup, który wydaje się być niemożliwym, a jednak, dzięki Bożej łasce, na własne oczy możecie oglądać coś, czego nie spodziewaliście się zobaczyć. Niech Bóg nas błogosławi i niech Bóg w tym uczniostwie w Jezusie Chrystusie nauczy nas, co znaczy naśladować swojego Zbawiciela we wszystkim.